Jestem na stacji Opalenica. Oczekuję na przyjazd kolegi odchodzącego na emeryturę. Jest to dzisiaj jego ostatnia jazda po 40 latach pracy. Zapraszam Państwa na wspólne oglądanie. Zbliża się pociąg relacji Zielona Góra - Poznań, którym przyjedzie nasz bohater. Zaistniała konieczność ograniczenia prędkości na szlaku. Maszynista ma dyktowany rozkaz o w którym ma podaną prędkość, z jaką pojedzie i od kilometra do kilometra, na jakiej odległości obowiązuje dane ograniczenie prędkości i wytyczne dotyczące zachowania przy zbliżaniu się do danego ograniczenia, to znaczy zachować ostrożność, podawać sygnały baczność. No i pociąg rusza w dalszą drogę do Poznania. Już nie będzie postoju do stacji docelowej. We wrześniu doby 40 lat. Zawsze, nie? No, z krótką przerwą. Nie liczysz szkoły. Nie, szkoły nie liczę. Z lewej strony te niskie zabudowania to była kiedyś szopa kolei wąskotorowej, która kursowała do Lwówka. Widzimy, pociąg nabiera prędkości i będzie maszynista kontynuował jazdę z pełną prędkością obowiązującą do tego ciągu, to jest 120 km na godzinę. Maszyniście Wiesławowi odsuwają się różne myśli. Niestety to już jest taki wiek, że człowiek musi się głęboko zastanowić, czy jeszcze może pracować nawet na pół etatu. Jeśli nie, to do świętego spokoju należy odejść na zasłużoną emeryturę. Słynny przejazd z miejscowości Wojnowice, gdzie wydarzyło się kilka kolizji z pojazdami drogowymi. Jakiś wypadek na koniec.
też tutaj mi przejechało pogotowie na sygnale, oczywiście rogatki zamknięte, kierowca między półrogatkami przejechał i w ostatniej chwili, bo brakowało dosłownie kilku metrów, żeby uderzył tą karetkę. No już stres był na całą służbę. Za dużo się po prostu zrobiło tego, te topy, nie topy, wypadki, coraz więcej tego, nie ma sensu. Nie są te spokojne czasy, co były kiedyś, nie? Nie. Stanowczo nie. Kiedyś nawet jak popełniłeś błąd, a coś się wydarzyło. Tak. Bo jeszcze szło. Od tego się wykaraska. A teraz kamera ci powie wszystko. O jaki sens ryzykowania? Tak. No, lokomotywy wyposażone są w kamery, które rejestrują cały przebieg służby. No, kamera jest dla maszynisty obrońcą i oskarżycielem. Zależy od sytuacji. Na semaforze mamy podany wjazd i przelot przez stację Bóg. Coś nie wypali. No tak, no zawsze coś było nie tak. Nie? Bo to oprogramowanie musi być zmieniane, bo się okaże, że to są takie koszty, że tak. Ktoś machnie ręką i będzie tak na dziewiątkach te kurna. Tak. I to wszystko poszło w zapomnienie. Nie? Ja byłem w Łodzi, on mi w Piekrzu pokazywał 20 na godzinę, bo tak, kurna mi potrzebne. Siemensa to nie zrobiłem. Jestem wprost dumny, bo jedyny maszynista,
z dyplomem z olimpiady maszynistowskiej nie jeździłem na zmianie. A ty, które miejsce zająłeś, to były ogólnie... Drugie. Drugie, no. W Polsce drugi maszynista. Nie, drugie w Lesznie. A w Lesznie. Inżynier. Skąd się inżynier dowiedział? No widzisz, a ty będziesz miał te ograniczenia, nie? Pociąg zbliża się do ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę, co było poprzedzone dyktowanym rozkazem na stacji Opalenica. Wiesz, ja bym mógł mieć do niego numer, bo chyba na Heniu ma wdziarek. Nie, ja mam do Henia, ale nie szukałem. Proszę bardzo, tutaj jest ograniczenie, zaraz będzie początek i pociąg przejeżdża z prędkością 50 km na godzinę. W tym wypadku jest to wiadukt nad drogą. I tu jest końcówka i oczywiście pociąg musi całym składem przejechać przez to ograniczenie. Szyby tak brudne, że to nic nie... No umyłem, ale... No to tam wiadomo. Jeszcze pryska, ja mam niespodziankę, jak będę wierzył w peron, nacisnę spryskiwa. Wiecie tak. Na ludzi. A kierownik wie, że ostatnio tak, jest... Tak. Ale dzisiaj też kończy konduktorka, nie? Nikt w tym zakładzie nie wpadł na to, bo ten pociąg się jedzie bez konduktora. No. Ale jeśli wiedzieli, że ja robię ostatnią służbę, to nie mogli tej konduktorki tu dołożyć. No właśnie. No, kolega się dowiedział, że w tym samym dniu kończy służbę konduktorka, co on, no gdyby wiedział wcześniej, to by starał się, żeby zsynchronizować i oboje jeden pociąg przyprowadzili z Zielonej Góry. Ale to tak bywa w naszej pracy, że nie zawsze to wszystko idzie synchronizować tak, jak się chce.
których ja skasowałem lokomotywę, drugą rozbiłem. Nie z mojej winy, no ale co z tego, nie? No. Aż się wykoleiłem przy 40, to przeżyłem chorób. A jak w zeszłym roku zobaczyłem rakszyny i miałem 80, to mi się kłaki zjeżyły, nie? Bo ja wiem, co to jest skakać za powietrze. Wiesz, człowiek też inaczej przyjmuje, jak masz wypadek, mając lat 25, 30, 35, bo wiadomo, że gdzieś musisz robić, a wszędzie się zdarzają wypadki. Tak. Ale jak możesz być na emeryturze, to czego chcesz Pana Boga za gierę szarpać? No nie, nie, nie. Jeżeli nie masz, nie, nic Cię tam nie ciśnie, to nie. Ja powiedziałem, skończy się dług, nie, nie ma. I tak zrobiłem. Kredytu nie mam żadnego. Z kasy się wypisałem jakieś 8 lat temu, żeby kredytów nie brać. Tak, tak, tak. Bo czy później kusi, weźmie sobie kredycik, a spłacać go trzeba. No niestety, to jest właśnie ten budżet, trzeba go spłacić. Dlatego ja się z wszystkich kredytów wycofałem. Pospłacałem długi, jeszcze jak byłem w Niemczech, zarobiłem, spłaciłem. Sprzedałem akcje. Jak Krzysztof Żaruwa zmarł i się okazało, że jest problem z jego pieniędzmi, to szybko sprzedałem. Bo mówię, mi się coś stanie, nawet dzieciaki nie odzyskają pieniędzy. A tak patrzmy, dałem dzieciom, pojechali do Jugosławii. Na czas. Ty mówisz o tym, co mieliśmy, te 14 akcji, no, tak? No, no, no. To już ładną sumę dosyć musiałeś osiągnąć. Ten za wiele nie było, ale starczyło dzieciakom na wyjazd. Biletnik załatwiłem międzynarodowe. Będą niepocieszeni. Nogi już ich bolą. No. Tyle czekania. A będzie jakiś naczelnik? Koleżanki, koledzy, czekający w peronie, znaniu głównym, się trochę denerwują, bo pociąg z przyczyn niezależnych od maszynisty jedzie z 20-minutowym opóźnieniem. Pociąg wraz z drogą pożera czas kolejnego emeryta. Powitamy wśród nas. Wszystkiego najlepszego, Panie Wiesławie, na emeryturze. Dużo zdrowia, 100 lat życia. Życzą koleżanki i koledzy. Pociąg wjeżdża w stację Górczyn. Oczywiście pokonuje ją na przelocie i będziemy jechać w kierunku Poznania Głównego.
Lampki semaforek na wieś. Stacja, emerytura. Osiągnie swój wiek emerytalny. Jak już myślisz, czy dobrze zrobiłeś, no to już, nie jest. Nie. Czas na bycie maszynistą. Niestety, no, w tym zawodzie musisz być w pełni sprawny. Tu nie ma taryfy ulgowej. A nie tak jak Wojtek Jankowski później mówi, że dwa ostatnie lata robił błędy i się cieszy, że dojedzie. Tak. No nie o to chodzi. Ja mam swój rozum. No i będziemy się zbijać. No, taśma. Będzie Nowacki, oto zadba, jak znam zygę. Jest zyga, no mówi. Jest, będzie na pewno. Wczoraj się nie widziałem. Zega by nie odpuścił. Ale z jednej strony trochę żal, z drugiej, a dobrze, że się skończyło. Nie? U mnie tylko rodzina nie wie, że ja dzisiaj kończę. Żona wie co prawda, ale żona nie mogła przyjechać, a nikt poza nią. Aha. Ja nic nie mówiłem, powiem jak już będę na emeryturze. Będą stali blisko? Oni tam gdzieś stoją. No tu widzisz, tutaj stoją. Stoją. Robimy im prysznic? Nie rób to już. To jest jakiś środek tam, czy nie? Nie wiem właśnie, czy czysta woda, czy... No proszę. Proszę bardzo. No, przątka jest też. Tak. Pociąg skończył bieg, maszynista po raz ostatni udaje się rozłączyć ogrzewanie elektryczne. No proszę jeszcze wzrokowo sprawdza, czy opadły pantografy. No, i odłącza przewód zasilający. Końca obowiązki wykonane. Tak jest, gratulacje. Powodzenia. Oby długo. Aby długo tam nie chodzi. A gdzie masz prawa? Oczywiście lokomotywa też żegna się z maszynistą. Thank you.
Witaj w gronie. Witaj w gronie. Wszyscy wolni od służby, koledzy i emeryci zostali przez jubilata zaproszeni na pożegnalne piwko. Sto lat kolego Wiesławie życzą koleżanki i koledzy. Kamera Ryszard Maj. No i też wszystkiego najlepszego. Nie?